Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. I cyk, czyżby kolejna teoria właśnie stawała się faktem? Oby nie, bo jest to jedna z najmroczniejszych teorii, jakie się pojawiły w przeciągu ostatnich 20 lat, ale o tym w dalszej części tego materiału. Na początku faktografia. I tutaj proszę drodzy państwo, żebyście się skupili i zwrócili uwagę, że wszystkie informacje, jakie ja tutaj będę podawał, pochodzą z mainstreamowych mediów, które to są zaskakująco zgodne i praktycznie we wszystkich mainstreamowych mediach od TVN-u począwszy a na TVP skończywszy, co do faktów dowiecie się mniej więcej tego samego. Natomiast tutaj będzie znacząca różnica w interpretacji i w wyciągniętych wnioskach. I nie ukrywam, że w tym vlogu interpretacja i wyciągnięte wnioski są całkowicie moje autorskie, tylko u mnie na tym vlogu coś takiego znajdziecie. Przynajmniej na razie, przynajmniej nie znalazłem tego w żadnych mediach głównego nurtu, co zamierzam Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o wnioski. Od strony faktograficznej sprawa jest tak absurdalna, że gdyby ktoś mi to powiedział. 3-4 lata temu, to bym się w głowę popukał i powiedział: Ty, stary, prędzej, to ja uwierzę w bezobjawowego wirusa, który w przypadku 80% przypadków nie będzie dawał kompletnie żadnych objawów, a i tak pozamykają nas w domu, zamkną lasy, nie pozwolą ludziom pracować, a firmom prowadzić działalności, wywołają w ten sposób inflację, a potem zwalą na Putina. No ale. Dziś, drodzy Państwo, wiemy już, że coś takiego się zdarzyło. W związku z tym i ta sytuacja, mimo tego, że jest kompletnie absurdalna, no to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwa, bo takie absurdy stały się naszą codziennością. Drodzy Państwo, prezydent Stanów Zjednoczonych był i jednocześnie człowiek ubiegający się o nominację, by zostać ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych, pan Donald Trump, został aresztowany i postawiono mu aż 34 zarzuty karne. Brzmi groźnie, prawda? Brzmi jakby to był jakiś niesamowicie jakiś bandzior, który to narobił jakiś strasznych wałów i prawdopodobnie nie wyjdzie z pierdla już nigdy, a na pewno nie wypuszczą go przez bardzo, bardzo wiele lat. No tyle, że wypuścili go po kilkudziesięciu minutach, tam chyba góra dwóch godzinach i Wprost powiedziano, że ani te procesy, które teraz będą się toczyć, a w zasadzie jeden proces o 34 zarzuty, ani nawet ewentualne skazanie, nie przeszkodzi mu ani w ubieganiu się o prezydenturę, ani o bycie prezydentem. Czyli, czyli o co tu chodzi? No bo jeśli, mimo tego, że facet będzie miał te zarzuty, albo nawet jak zostanie skazany, to i tak normalnie, może brać udział w kampanii wyborczej, a jak wygra, to i tak normalnie może być prezydentem, tyle tylko, że z wyrokiem karnym? To o co tutaj, kurde, chodzi? I to się zaczyna robić pierwsza zasadnicza. Bardzo ciekawa kwestia. To, że maksymalnie grożą mu 4 lata, co w praktyce oznacza, że maksymalnie to może dostać jakiś odpowiednik naszej bransoletki, kuratora, coś takiego, to już jest inna kwestia, która przy tym, że to mu w żaden sposób nie przeszkodzi ani w kampanii, ani w byciu prezydentem, no to już i tak mały miki. Jeszcze ciekawiej robi się, jak przyjrzymy się tym zarzutom. 34 zarzuty, bardzo duża liczba, więcej niż 1 trzecia ze stu, czyli taka robiąca wrażenie, jakby to Mr. Krycha powiedział, no, robi wrażenie 34 zarzuty. No ale tylko ta liczba robi zarzuty. Albowiem jak się przyjrzymy, o co tam chodzi, tak głęboko, to okazuje się, że tylko jeden z tych zarzutów jest taki pierwotny. A 33 zarzuty są to zarzuty, które kręcą się w okolicy tego pierwszego zarzutu, i one z grubsza polegają na tym, że było takie, była taka pierwotna czynność, która zdaniem stawiającego zarzuty jest przestępstwem, i jeśli ta pierwotna czynność zostanie uznana za przestępstwo, to pozostałe 33 czynności zostaną uznane za przestępstwo próby ukrycia tego przestępstwa, czyli Przekładając to na język bardziej normalny, jeśli, to jed, to jeśli ten jeden jedyny pierwszy zarzut upadnie, to automatycznie upadną wszystkie pozostałe 33 zarzuty. Czy tak naprawdę teoretycznie to są 34 zarzuty, ale tak naprawdę to jest jeden zarzut, a pozostałe 33 dotyczą próby zatuszowania tego rzekomego pierwszego przestępstwa. Jeśli się okaże, że tego pierwszego przestępstwa nie było, to nie było żadnego. Przestępstwa, i wszystkie zarzuty upadają. A więc jakie to, drodzy Państwo, było te rzekome pierwsze przestępstwo? Ano takie, że rzekomo w 2016 roku, jeszcze przed wyborami, drodzy Państwo, czyli cofamy się 7 lat wstecz. 7 lat wstecz. Rzekomo wtedy, znaczy mówiąc inaczej, nie rzekomo, bo to co teraz powiem, to raczej nie jest przez nikogo kwestionowane. W 2016 roku przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, kiedy to Donald Trump był pierwszy raz kandydatem na prezydenta, kiedy to miał tą słynną debatę z Hillary Clinton, na której to obiecał Hillary Clinton, że pójdzie siedzieć, a w zasadzie obiecał wyborcom, że jak on zostanie prezydentem, to Hillary Clinton pójdzie siedzieć. Tej obietnicy wyborczej nie dotrzymał. I, tej, I też na tej słynnej konferencji prasowej, na tej słynnej debacie, wyszło, że pan Trump twierdzi, że Al-Qaida to jest twór amerykański, wiele innych tego typu ciekawych rzeczy tam padło. Wtedy, w 2016 roku, ha, pojawiła się medialnie taka postać pani Story Daniels. Ta pani Story Daniels. Jest rzekomo gwiazdą, czy wówczas rzekomo była gwiazdą filmów dla dorosłych i rzekomo ta pani Story Daniels chciała mówić publicznie o tym, że coś ją łączyło z, panią, z panem Trumpem. Czyli pojawia się postać medialna, która wcześniej występowała w filmach dla dorosłych i pojawiają się pogłoski, że ta pani Story Daniels zamierza gadać o tym, że miała romans z Trumpem lub że Trump coś tam z nią wikimiki. Generalnie są rzeczy powszechnie uznawane za fakty. No i rzekomo ta pani Story Daniels dostała bajońską kwotę 160 tysięcy dolarów w zamian za to, żeby przestała gadać. 160 tysięcy dolarów to jak za ewentualne gadanie o tym, że miała z kimś romans, czy że ktoś coś się zrobił, jak na warunki amerykańskie, to grosze, bo. Jak się porówna polskie zarobki do amerykańskich, to dla Amerykanina 160 tysięcy dolarów to jest mniej więcej tak jak dla Polaka 100. Yy, przepraszam, nie 160, 130 tysięcy dolarów to jest tak jak dla Polaka 130 tysięcy złotych, tam mniej więcej są takie zarobki, więc no, tanio się pani sprzedała. I teraz tak z punktu widzenia Europejczyka, a szczególnie Polaka. Ta sytuacja jest już, już sama w sobie mocno bulwersująca. No bo, kurde, pojawia się jakaś pani, pojawiają się ploty, że ta pani zamierza mówić pewne rzeczy niewygodne dla pana Trumpa i następnie dostaje pieniądze za to, żeby milczała. To typowy Polak wziąłby to i skomentował, że to jest przyznanie się do winy pana Trumpa, że to jest łapówka dla tej pani, żeby ona siedziała cicho. I by pomyślał, że to za to Donald Trump teraz ma stawiane zarzuty, że zapłacił tej kobiecie za to, żeby milczała. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych się to troszeczkę inaczej rozumuje, i w Stanach nawet jest specjalne słowo na płacenie ludziom za milczenie. To się nazywa hash money. I o ile u nas, jak zapłacisz komuś, żeby siedział cicho, to generalnie dla opinii publicznej, nie tylko dla opinii publicznej, oznacza to, że przyznajesz się do winy. W Stanach natomiast płacenie ludziom za to, żeby siedzieli cicho, jest dość powszechne i wcale nie jest uznawane za przyznanie się do winy. Tam jest bowiem głęboko zakorzeniony pragmatyzm procesowy, który polega na tym, że tam się cały czas kalkuluje. I często są takie przypadki, że ktoś, kto jest całkowicie niewinny, płaci jakieś pieniądze, czy zgadza się na coś, bo wychodzi mu. Że tak jest lepiej. Czyli ani opinia publiczna nie odebrała tego, że on tam zapłacił ten story Daniels, że on się przyznał do winy i że to, że ona rzekomo to, co miała powiedzieć, to że, to, że to była prawda. Ani nie odebrali tych pieniędzy jako łapówkę i to w ogóle nie było przestępstwo. To kompletnie nie o to chodzi. Bo według amerykańskich standardów zapłacenie tej story Daniels nie było niczym złym i to w ogóle nie była łapówka, tu według Amerykańskich standardów to jest wszystko ok. Ja nie mówię, że według moich standardów to jest wszystko ok. Wielokrotnie mówię, że według mnie Ameryka to jest trochę dziwny kraj. Według amerykańskich standardów to jest ok. Zarzut dotyczy tego, że tą kwotę rzekomo źle zaksięgowano. Domysł jest taki, ale tylko domysł, że. Źle zaksięgowano umyślnie, bo jednak przed wyborami Donald Trump nie chciał, żeby to wyszło, że tej kobiecie zapłacił. Czyli, przestępstwem nie jest ewentualne zapłacenie tej kobiecie, przestępstwem tylko ewentualnie źle zaksięgowanie tej kwoty. Strasznie dęte, prawda? Jeszcze bardziej DENTE, a kolejne 33 rzeczy, że robiono pewne rzeczy, żeby te złe zaksięgowanie ukryć. Czyli jeśli te złe zaksięgowanie nie było złym zaksięgowaniem, to te 33 rzeczy nie były niczym złym, bo można robić rzeczy, które mają ukryć coś, co nie jest niczym złym. Tak z grubsza. Sprawa dęta niesamowicie. Zwłaszcza jeśli zdamy sobie sprawę, że dotyczy to 2016 roku, czy to jest sprawa mniej więcej sprzed 7 lat, co więcej, jest to sprawa medialnie znana mniej więcej od 2016 roku, czyli mniej więcej od 7 lat. Czyli jest sytuacja, w której kandydatowi na prezydenta, bo to jest bardzo ważne, przepraszam, na razie kandydatowi na kandydata na prezydenta, bo w Stanach Zjednoczonych jest taki system, że najpierw kandydaci po tej, tej partii, która aktualnie nie ma prezydenta. Ubiegają się o nominację swojej partii. Czyli na razie Trump startuje w prawyborach, w których to musi pokonać innych kandydatów tej samej partii, żeby uzyskać nominację swojej partii. Tak, z grubsza. I w tych prawyborach, które są uznawane jednak za element wyborczy Stanów Zjednoczonych, w tych prawyborach, w tych prawyborach pan Pan Donald Trump już zapowiedział, że bierze udział. W związku z tym jest oficjalnie kandydatem na kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, co w tych amerykańskich warunkach jest uznawane za równoznaczne z e, byciem z byciem z byciem kandydatem na prezydenta. I teraz nagle Wyciągają panu prezydentowi Trumpowi jakieś zaszłości sprzed siedmiu lat. Robią szopkę z aresztowaniem, robią szopkę z postawieniem zarzutów 34, robią szopkę z przeprowadzaniem go z budynku do budynku, akurat dziwnym trafem tą drogą, gdzie pełno dziennikarzy było, żeby porobić mu zdjęcia, nakręcić mu filmiki. No Najwyraźniej szopka jest zrobiona. Ewidentnie służby są wykorzystane przy... w kampanii wyborczej. Jaki jest efekt? No efekt jest taki, że ludzie są bardzo mocno wkurzeni i w Stanach Zjednoczonych zaczyna się gotować. Ludzie wyszli na ulicę, w ruch poszły kamienie, materiały pirotechniczne, coś tam jest palone. No, pojawiają się po prostu zamieszki. To jest adekwatne słowo do tego, co się dzieje w tym momencie. W niektórych y, częściach Stanów Zjednoczonych. Zamieszki w Stanach Zjednoczonych się zaczęły, bo zwolennicy Trumpa uważają, że cała ta sytuacja ma na celu osłabienie Donalda Trumpa, że ma na celu utrudnienie mu w zostaniu kolejny raz wybranym na prezydenta. Uważają, że to znaczy, że facet jest. Niewygodny, że się go boją i że próbują faceta zniszczyć. No i starają się tego swojego prezydenta tak wesprzeć, że zaczynają zamieszki. W co się te zamieszki przerodzą i czy się przerodzą? Nie wiem. Jako człowiek, który lubi spokój i praworządność, no mam nadzieję, że to się uspokoi. Niemniej jednak, jak to się nie uspokoi, to będzie i cyk, kolejna teoria się spełniła. I o tym będzie w dalszej części tego vloga. Powiem wam drodzy Państwo, że ja może już się robię troszeczkę zbyt podejrzliwy, ale naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy ta sytuacja bardziej Trumpowi zaszkodziła, czy ta sytuacja bardziej Trumpowi pomogła. A jeśli bardziej mu pomogła, i zaraz powiem dlaczego moim zdaniem bardziej mu pomogła. To zastanawiam się, czy ludzie, którzy za tym stoją, ewentualnie, no bo oficjalna wersja jest taka, że to nie ma nic wspólnego z jakąś chęcią wpłynięcia na wynik wyborów, tylko że to jest taka kwestia, że no w Stanach Zjednoczonych nikt nie jest ponad prawem i dlatego facetowi postawili zarzuty po siedmiu latach, zamiast od razu. No, trochę bym to powiedział bez sensu, no ale może ktoś to uwierzy, tak? W każdym razie, komu to bardziej pomaga? Komu to jest to bardziej yy, znaczy na rękę? No Moim zdaniem Trumpowi. Zaraz sobie o tym powiemy. I czy ludzie, którzy za tym stoją, możliwe jest, że robią to, że oni liczyli, że Trumpowi zaszkodzą? Czy może liczyli na to, że Trumpowi pomogą? A może? A może stoi za tym ruska agentura, która chce zdestabilizować Stany Zjednoczone? W końcu, skoro CIA ewidentnie próbuje zdestabilizować zarówno sytuację w Rosji, jak i w krajach, które Rosji sprzyjają, to przecież istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że, K że FSB próbuje zrobić podobny numer w Stanach Zjednoczonych. Nie twierdzę, że to jest prawda, broń Boże, nie twierdzę, że to jest prawda. Natomiast, drodzy państwo, sytuacja jest przekomiczna. No, stan faktyczny jest taki, że człowiekowi na bardzo wysokim, na bardzo wysokim stanowisku zupełnym przypadkiem stawiają zarzuty po siedmiu latach od zdarzenia w sprawie, o której jest głośno w mediach od siedmiu lat i akurat wtedy, gdy on zaczyna swoją kampanię wyborczą. No, drodzy państwo, w takie przypadki... To naprawdę jest bardzo, ale to bardzo ciężko uwierzyć. To jest wręcz prawie niemożliwe do uwierzenia, nie? No i teraz zobaczcie. Czy na tym Trump bardziej wygrywa, czy na tym Trump bardziej przegrywa? Moim zdaniem bardziej wygrywa. No bo okej, okay, na niekorzyść dla Trumpa yy, tutaj działa to, że no, on dostaje taką łatkę kryminalisty. No, okej, okay. dostaje taką łatkę kryminalisty. To jest oczywiście niedobra łatka. Lepiej nie mieć łatki kryminalisty, niż mieć łatkę kryminalisty. To jest to jest coś, co wydaje mi się oczywiste. Tyle tylko, że wydaje mi się, że zwolennikom Trumpa ta łatka Trumpa kompletnie mu nie przeszkadza. Bo on tych łatek już miał przyklejanych tak dużo, że jego zwolennikom to już moim zdaniem kompletnie nie robi żadnej różnicy. Oczywiście to przeszkadza ludziom, którzy Trumpa nie lubią. Tylko, że ci ludzie, którzy Trumpa nie lubią, i tak na niego nie zagłosują. No, nie da się tego Trumpa. No, jeszcze bardziej nie lubić, nie? Tak mi się wydaje, no. No, nie da się go jeszcze bardziej nie lubić. On, to oni go po prostu nie lubią i. i tyle. I tutaj już nic się nie zmieni, cały czas go będą nie lubić. W związku z tym, od tej strony, no, negatywnej, moim zdaniem, wszystko jest konstans. Ci, co go lubią, to, to go nie odlubią, bo już są przyzwyczajeni do tego typu sytuacji. A ci, co go nie lubią, to i tak go nie lubią. No, i niezależnie od tego, czego nie lubią bardzo, czy go nie lubią tylko troszkę, e, to i tak. E, to i tak przecież um, nic się nie zmieni. Natomiast z drugiej strony. Donald Trump dostaje łatkę człowieka prześladowanego. I to jest bardzo ważna łatka. Człowieka prześladowanego przez system, człowieka, którego system się boi, człowieka, którego system chce zniszczyć, człowieka, któremu nie daje się uczciwych szans w, w wyborach. Człowieka, którego się boją, człowieka, którego usiłują w sposób niegodny rozwalić. I to może paradoksalnie Trumpowi przysporzyć zwolenników. To jest jedna kwestia. A drugie to na pewno skonsoliduje elektorat Trumpa. Innymi słowy, ci ludzie, którzy go lubią, Chętniej pójdą na wybory. A pamiętajmy, że wybory to nie jest tylko konkurs popularności. To wyborów nie wygrywa tylko ten, kto kogo więcej ludzi lubi, ale wybory wygrywa ten, kogo więcej ludzi lubi na tyle, że będzie skłonnych, dlatego kogoś, poświęcić kilka godzin. No bo trzeba pójść na te wybory, odstać swoje i tak dalej, może kilkadziesiąt minut a może kilka godzin. I zna świat przypadek takich sytuacji, w których partia miała bardzo duże poparcie, ale nie, nie wygrała wyborów, czy nawet nie, prze, nie, nie progu wyborczego nie przekroczyła, bo jej wyborcom nie chciało się pójść na wybory. Przykład Konfederacja i ostatnie eurowybory, gdzie oni już się witali z Gąską. Oni mieli bardzo duże poparcie w sondażach, i wynikało, że naprawdę ludzie chcieli na nie głosować. Tylko mieli głównie młody elektorat, i była ładna pogoda, i ten młody elektorat gremialnie poszedł sobie na świeżym powietrzu się pobawić, a nie poszedł na wybory. W drugą stronę, PSL to jest partia, która w sondażach zwykle wykazuje coś koło 5 punktów procentowych i tak balansuje na tej granicy wyborczej. Ale oni mają wyjątkowo zdyscyplinowany elektorat, i tam prawie wszyscy, którzy ich popierają, chodzą na wybory. W związku z tym, ta partia, mimo tego, że zwykle wychodzi, że realnie ma coś około 5% poparcia, to potrafi realnie głosów dostać 6, 7, 8, a nawet 9, bo ich elektorat chodzi na wybory. Rozumiecie? I tak samo jest tutaj. Moim zdaniem, to aresztowanie sprawi, że Trumpowi minimalnie wzrośnie poparcie. Minimalnie. Jeden punkt procentowy, półtora punktu procentowego to nie dużo. Ale odsetek ludzi, którzy go lubią, którzy są, którzy są skłonni pójść na wybory, wzrośnie o kilkadziesiąt procent. Więc realnie Trump dzięki temu zyska kilkanaście procent głosów więcej. I teraz jest pytanie, czy ludzie, którzy to zrobili, bo szczerze powiem, odrzucam wersję oficjalną, że to, jest, że to nie ma nic wspólnego z polityką i że to, że facetowi po siedmiu latach postawili zarzuty za rzecz, która była powszechnie opisywana w mediach już siedem lat temu, że to, że to jest czysty przypadek, że dopiero po siedmiu latach to zrobili. Powiem szczerze, no, całkowicie to odrzucam. Moim zdaniem to jest po prostu. No, 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 nie wierzę, że to jest prawda. W związku z tym jest pytanko: czy ci, którzy za tym stoją, to są ludzie, którzy się tak pomylili? A może to są ludzie, którzy tylko udają wrogów Trumpa, a tak naprawdę chcą mu pomóc? To jest naprawdę, moim zdaniem, ciekawe i to należałoby przemyśleć. Ja osobiście nie wierzę w to, że to jest. Moim zdaniem. No, i teraz pytanie, czy wierzymy w to, że ci ludzie są tak niemądrzy? Czy raczej uważamy, że oni chcieli osiągnąć ten efekt, który osiągnęli? I to Was, drodzy Państwo, zostawiam. Do tego jeszcze dochodzi taka kwestia, że. że mamy. że mamy. No, te zamieszki. Te zamieszki to jest oczywiście niedobra rzecz. Zamieszki zawsze są złe. Zamieszki to jest taki, takie coś, w którym ludzie tracą zdrowie, czasem niestety życie, ludzie tracą majątek. Często ci, którzy nie biorą udziału w zamieszkach, coś mają palone, niszczone. A ci, którzy, przeciwko którym te zamieszki rzekomo się toczą, to tylko oglądają je sobie w telewizji. I się śmieją z tego, że na przykład tam policjanci nadstawiają karku, a komuś palą samochód. Natomiast zamieszki mają dwie cechy. Po pierwsze, są wyrazem tego, o czym powiedziałem wcześniej, że się ludzie bardzo mocno mobilizują, w tym wypadku jako obrońcy tego Trumpa. Prawda? Tak bardzo mocno mobilizują i wyrażają w ten sposób poparcie, chcą go bronić. Ale również to się może w coś dużo dalej idącego, negatywnego prze, przerodzić. I to się może przerodzić nawet w wojnę domową. I tu się zaczyna pojawiać ta teoria, która nie daj Boże, może starzeć się prawdą. Drodzy Państwo, jest taka całkiem ciekawa teoria, która mówi, że w 2024 roku będzie wywołana w Stanach Zjednoczonych wojna domowa. I powiem wam szczerze, że jak patrzę na to, jak bardzo jest tam. To już dawno, dawno temu ta teoria powstała. Powiedziane było, że w 2024 roku w Stanach Zjednoczonych prezydentem albo wiceprezydentem będzie kobieta. I że to będzie osoba o bardzo specyficznych cechach charakteru, mniej więcej takie ma Hamala, Kamala Harris. I nie wiadomo, czy ona będzie prezydentem, czy wiceprezydentem, ale będą mi się bardzo kłaniać. I to rzeczywiście. Ta Kamala Harris spełnia takie cechy. Ona, zwykle, prezydent, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych jest marginalizowany, a ona jest taką prawie że gwiazdą. Ona jest szykowana wręcz do tego, że, że pan Joe Biden może nie dożyć końca kadencji i że ona może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych na mocy tego, że wiceprezydent po śmierci prezydenta staje się prezydentem. Także to ona jest ewidentnie nawet wręcz do tego. Um, szykowana, nie? No i wtedy ma być wojna domowa. Jak się ta teoria pojawiała, mimo że tam to ci najwięksi przepowiadacze takie rzeczy mówili i tak dalej, to ja się z tego śmiałem. No teraz, jak tak patrzę, jaka jest, jaka, jaki jest tam poziom nienawiści, jaki jest tam poziom chęci do rozwiązywania konfliktów w sposób niezgodny z prawem, jest, to oczywiście potępiam. Przemocowy? No to, drodzy państwo, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo ta teoria to nie za fajna jest. Natomiast na pewno wiem, że no, różne służby działają, tak? Tak jak ewidentnie gołym okiem widać, że tam pewne rzeczy, które dzieją się na świecie, są, to są podsycane przez CIA i to, i to ostro. Tak, moim zdaniem, wcale bym się nie zdziwił, gdyby rosyjskie służby działały w Stanach Zjednoczonych. Tylko, czy możliwe jest, żeby rosyjskie służby w Stanach Zjednoczonych działały tak rosyjskie czy chińskie, żeby działały tak głęboko, żeby zinfiltrowały wymiar sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i namówiły do takiego działania, jakie się odbyło po to, żeby sprowokować zalążek wojny domowej w Stanach Zjednoczonych? Wiecie, no nie chce się w to wierzyć. Z drugiej strony taką głupotę zrobić, po siedmiu latach stawiać zarzuty, akurat w kampanii wyborczej, no mogli poczekać do skończenia tej kampanii wyborczej, nie? Skoro czekali już siedem lat, to mogli poczekać jeszcze ten wzrok, nie? Wiecie, to jest dopiero początek kabaretu. Przecież teraz Trump będzie wzywany na przesłuchania. Za każdym razem, jak on będzie wzywany na to przesłuchanie, to będzie kolejny pretekst do zamieszek. Jak on zacznie o tym gadać w czasie debat czy w czasie wystąpień, chociażby prawyborczych, to będą kolejne zamieszki. Jeśli on wygra te prawybory, a moim zdaniem wygra. I stanie do debaty z Joe Bidenem, to pierwsze co zrobi, to powie, że ty się mnie boisz. Ty chciałeś mnie zamknąć do więzienia. Nielegalnie. Użyłeś prokuratorów po to, żeby zamknąć mnie do więzienia, bo się mnie boisz. Ludzie wyjdą na ulicę. I to będzie narastać, narastać, narastać. Niestety, teoria o tym, że w 2024 Stany Zjednoczone mogą być głęboko wewnętrznie zdestabilizowane, jest całkiem realna. Pozdrawiam, drodzy Państwo, trzymajcie się do zobaczenia. Piszcie w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie. Pa!